Dzisiaj rozmawiamy z radnym Rady Miejskiej w Andrychowie, panem Krzysztofem Kubieniem. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie Krzysztofie, zapewne pan wie, że minister edukacji decydował o likwidacji szkoły podstawowej numer 3. Pan był jednym z orędowników, żeby ta szkoła pozostała. Jak pan to skomentuje? To znaczy tak, no być może to tak wygląda, ale to nie minister zlikwidował szkołę, bo prawdopodobnie za rok, za dwa pan burmistrz powie, że to PiS zlikwidował tą szkołę, nie on. Natomiast no, sprawa jest dla mnie trochę taka dziwna i tak jak pisano na portalach społecznościowych, że radni Prawa i Sprawiedliwości są troszkę rozżaleni, natomiast mamy powód do tego, żeby być rozżalonym, ponieważ no, zlikwidowano szkołę. Nie tak to miało być. Dziwi mnie natomiast wpisy typu burmistrz triumfuje. Nie bardzo rozumiem tego sformułowania, ponieważ burmistrz mógłby triumfować, gdyby szkołę wybudował, szkołę, przedszkole, zrobił jakąś inwestycję oświatową, natomiast triumf z powodu likwidacji szkoły, no to zakrawa trochę na taki czarny kabaret, w którym występują aktorzy średniego poziomu. No, triumf pod tym względem, że jest tak, jak on sobie zaplanował. No to jest jedna z form, natomiast jak sobie zaplanował. No, szanowni Państwo, nie jest tak w systemie samorządowym, że to burmistrz decyduje. O tym decyduje Rada Miejska i tak też się stało 3 lata temu. Rada Miejska zadecydowała o tym, żeby ta szkoła pozostała przy okazji reformy, która się odbywała na naszych oczach niedawno temu. Zapewnił na Radzie Miejskiej, że zrobi oczywiście wszystko, żeby ta szkoła mogła w normalny sposób funkcjonować. Jak to się odbywało potem, no to wiadomo, ta szkoła od początku była skazana właściwie na tą porażkę, ponieważ wtedy, kiedy ta reforma wchodziła, nauczyciele, dyrektor tej szkoły postanowili walczyć o swoją tożsamość. Oczywiście nie było to w smak burmistrzowi, no i w związku z tym przez te kolejne lata miała zawsze pod górę. I taka jest prawda, nie? Nic z tych zapewnień burmistrza nie okazało się prawdą. To wszystko jest fikcja, ściema i farbowanie rzeczywistości. Zresztą tak to trwa. I przy okazji tego można powiedzieć jedną rzecz. Ja to nazywam imperium mściwego Zdzicha, czyli osoby, które nie są, że tak powiem, podwładnymi stricte, że nie klepią go po plecach, nie chwalą, nie mają z nim dobrych układów, nie są w stanie załatwić nic. I klasycznym przykładem jest w tej chwili to, co się dzieje ze szkołą podstawową numer 3. Oni płacą cenę za to, że się chcieli zostać tą samą szkołą, którą była zresztą jedną z najlepszych tutaj w okolicy. I to, że stało się tak, jak się stało, to jest tylko konsekwencja pewnych postanowień burmistrza pana Szafrańskiego, którzy od początku chcieli tą szkołę zlikwidować. I taka jest prawda. Bo mówi pan, że trójka z góry była skazana na porażkę, ale z drugiej strony, bo rekrutacja się odbyła tegoroczna i poszła bardzo dobrze, chyba ponad 30 dzieci zgłosiło się do pierwszej klasy. No oczywiście, że przecież na tym polegały założenia reformy i tak było mówione, że ministerstwo daje szansę tym szkołom, które są przekształcane i również tym, które są mniejsze, nie będziemy likwidować. No i według mnie to samorząd powinien w jakiś sposób realizować założenia reformy. No cóż, można się nie zgadzać z nimi, natomiast obowiązkiem samorządu, burmistrzów, prezydentów jest realizować to, co obecna na ten czas władza robi. Tutaj tego nie było. Tutaj od początku, tak jak mówię, zapłacił za to dyrektor szkoły, który odszedł, a mógł jeszcze zostać, zapłacili za to nauczyciele. No i płacą do tej pory również rodzice tych dzieciaków, które się zapisały i ta szkoła by się na normalnych warunkach w przeciągu kilku lat odrodziła, byłaby jedną z kilku szkół, które normalnie powinny funkcjonować. No, jestem sam pracownikiem oświaty, sam przeżywałem 3 lata temu, wtedy, kiedy reforma wchodziła, ten sam dylemat.
też w pewnym momencie publicznie pan Tomasz Żak powiedział, że szkoła numer 5 będzie przekształcona w jakieś usługi edukacyjne. Od tego czasu zaczęliśmy o tą szkołę walczyć i wiem, co to kosztuje, wiem, co to jest walka o swoje miejsce pracy, no ale dziwię się, że w ten sposób, gdzie kupuje się pewnego rodzaju certyfikaty, gdzie manipuluje się miejscami w rankingach w Polsce, jednocześnie na tym samym terenie dzieją się takie rzeczy. No likwidacja szkoły to jest proces praktycznie nieodwracalny i ta szkoła zginie z historii miasta, a jednak no, historia, którą się tworzy, jest elementem tożsamości gminy. Panie Krzysztofie, ale nie uważa pan, że to jest takie trochę dziwne, że minister edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nie poparł radnych z Prawa i Sprawiedliwości? No dziwne, ale tak jak pani powiedziałem, panie redaktor, wydaje mi się, że nie do końca chyba miał pełny obraz tej sytuacji, która jest. No prosty przykład, ten, który pani przytoczyła. Ta nowa rekrutacja, która się odbyła. To, że kuratorium będące bliżej tutaj tego środowiska i panie kurator, które były, które rzetelnie naprawdę rozpoznały sprawę, wydały taką opinię. Ja nie wiem, jak to się stało, czy pan minister, nie będę krytykował ani wyrażał opinii, to jest jego autonomiczna decyzja. Ja mogę wyrazić tylko jedno zdanie, że mogę się z tym nie zgadzać, ale przypuszczam, że tam brakło pewnego elementu. Czyli wydanie decyzji na podstawie tylko jednego przekazu. No, życie jest życiem, trzeba się z tym godzić, to nie jest porażka, bo już tam PiS-u, no to jest normalna demokracja i wydaje mi się, że taka decyzja to też przykład na to, że nie działają tutaj partyjne układy, tylko no ja się z tym nie zgadzam, no ale być może tak minister myślał. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Panie burmistrzu, jak pan się odniesie do tej sytuacji likwidacji trójki? Czy był pan zdziwiony też, że minister z Prawa i Sprawiedliwości poparł pana decyzję? Znaczy ja myślę, że tutaj zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie nie ma barw politycznych. Wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, jestem pewny, że ta decyzja jest słuszna, ponieważ no, wszystkie nasze argumenty, które za tym przemawiały, czyli organizacja, bezpieczeństwo, ekonomia tak naprawdę również, no to były przesłanki, które od początku jakby wskazywały na słuszność stworzenia jednej szkoły w tym obiekcie, a nie dwóch. No pamiętamy, jak były likwidowane gimnazja, jakie były gorące dyskusje, rozmowy, emocje. No spróbowaliśmy. No, efekt był taki, że zainteresowanie chęcią uczenia się w szkole numer, w szkole podstawowej numer 3 no było małe, natomiast później wyszły w trakcie życia dwóch szkół w jednym budynku inne problemy organizacyjne, techniczne. No myślę, że to jest słuszny kierunek i na pewno, jeszcze raz mówię, dzieci na tym nie ucierpią. Dobrze, dziękuję bardzo panie burmistrzu.